Cześć, zapraszam na 47 materiał. Będziemy teraz rozmawiać z Martinem. W poprzednim odcinku żeśmy tutaj w połowie rozmowy zakończyli. Mam nadzieję, że otrzymamy zadanie od niego. Dobra, mogę pomóc. Na jakie wsparcie liczysz? Mogę pomóc. Na jakie wsparcie liczysz? A, doskonale. Mówiąc wprost, przekaż mi jak najwięcej eleksitu. Ile dokładnie go u mnie zdeponujesz, zależy wyłącznie od ciebie. Im wcześniej się zaangażujesz, tym lepiej. Ile kryształków chcesz wpłacić? Kurczę, powiem wam, że trochę to jest... Damy mu tysiaka, bo tysiak to jeszcze nie jest jakiś majątek. Czy 1000 kryształków to odpowiednia suma? To nieprawdopodobne... To znaczy tak. W sam raz na początek. Bardzo się cieszę, że pokładasz we mnie tyle zaufania. Ale ściemniacz, ja cię pierdziu. Twoje świetnie ulokowane. Zapewniam. Co teraz? No, zabawa dopiero się rozkręca. Niech eleksit trochę dla ciebie popracuje. Daj mi tydzień, bym wprawił w ruch wszystkie trybiki. Tydzień? Każesz mi czekać cały tydzień? Niestety tak, mój drogi. Tak działa świątynia kapitału. Zysk wymaga czasu. Nie martw się jednak, idziesz na swoje. Jeśli to wszystko... Słuchaj, jeżeli roztrwonisz moje pieniądze, to przysięgam... Spokojnie, panuję nad tym. Twój eleksit jest przy mnie bezpieczny jak... w sejfie. Odezwij się za kilka dni, wtedy dowiesz się więcej. Póki co, życzę ci szczęścia. Misja, świątynia kapitału. Dobra, zobaczmy to zadanie. Prawdopodobnie będę musiał tutaj czekać tydzień. Na to wychodzi. Gdzie to zadanie jest? A jest. Przedsiębiorczy kleryk Martin ma bardzo ambitny pomysł na nowo, raczej na nowy dochodowy system inwestycyjny. Nazywa go świątynią kapitału i szuka dużych inwestorów. Ja byłbym pierwszy, może to zupełny przekręt, ale jeśli jednak miałby wypalić, powiem wam, że to jest jakaś ściema na 100%, ale dobra. Tylko pytanie, co dalej? My musimy tutaj poczekać tydzień, tak? Dobra, wiecie co, my sobie trochę jeszcze tu pochodzimy, może tak z 5-10 minut po tych terenach. I zaraz może rozpoczniemy drugi akt. No nie wiem, czy to już? Dobra, chwila. Nie wiem jak tam z tymi misjami, które... A tutaj byłem chyba, wiecie? No ale jakieś potwory się tu pojawiły. Dobra, bimy. Tak samo... o, czekajcie. Tak samo jeszcze jedna... Kurde. Tak samo tu mamy jedną misję pod tytułem chyba ambitnie... Przepraszam, źle mówię. Tutaj wypróby panaceum na sobie. Tilase kazał mi wypić panaceum. Miejmy to już za sobą. Ja to wypiłem. Ten środek. I powiem wam, że już minęło kilka dni i na razie się nic nie dzieje. Więc nie wiem, ile tutaj mamy odczekać. Ciekawe, czy w tamtych czasach tak samo miażdżyli sobie czaszki. 14 lipca. Mikstura nie przynosi mojej żonie żadnej ulgi. Do osoby, która znalazła ten list, przepraszam, nie miałem innego wyboru. Ból spowodowany stratą żony był nie do zniesienia. Dla moich dzieci także nie ma przyszłości. Nasz trud skończony. Jej stan pogarsza się z każdym dniem. Kaszle krwią. Ma wysoką gorączkę. Sił wychodzi. To po prostu nie działa. No proszę, patrzcie, siła plus jeden. O, super. Idealnie. Gdzie warto troszkę eksplorować. Czekajcie, bo tu mamy przepisy, a ja mam tutaj miksurki. O proszę. Inteligencja, siła. Siłę już mogę wypić, dlatego że mamy tutaj... siłę na wysokim poziomie. Każdy punkt wymaga od nas 5 punktów akcji. Jeden punkt siły wymaga aż 5 punktów akcji, czyli także co poziom możemy 2 tutaj tylko te
punkty wbić. Tutaj mamy też 5, czyli budowę też mogę już wziąć. Jeżeli mam, mam budowę. I tutaj po 2 punkty. Także w zasadzie to możemy tutaj raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Aha, przepraszam. Dobra, po 2. 2 wszędzie punkty dałem, tak? Nie, tu 1, tutaj 2 i tutaj 2. Dobra. Niech tak zostanie. 1 punkt umiejętności to też możemy sobie wypić, czyli mamy już 3. Także można by uderzyć do jakiegoś nauczyciela. Dobra. Tutaj szczur jest w klatce, ale nie da się go wypuścić. Niech sobie tam siedzi. 23 czerwca. Zarażony szczur numer 3 otrzymał mieszankę ziół złożoną z cierniokrzewu, mrozińca i rośliny manny. Kuracja zakończona niepowodzeniem. Szczur zdechł. 28 czerwca. Zarażony szczur numer 5 wykazał dobrą tolerancję na mieszankę ziół. Oznaki życiowe ulegają poprawie. 4 lipca. Kuracja szczura numer 5 odniosła pozytywny skutek. Zaczął odzyskiwać siły. Nareszcie jest przyjemny. Oby tylko te zioła zadziałały teraz na moją żonę. Ajajajajaj. Dobra, tutaj mamy Mount of Elixitu i mroczny Alex. Proszę, ja cię pierdziu. Dobra, super. Także powiem wam, nie poczynimy pewnych postępów względem berserków, dopóki to zadanie nam się nie jakoś nie aktualni. Z tym panaceum, które wypiłem już kilka odcinków temu. Na razie póki co rozmowa z Filasem nie przynosi żadnych rezultatów. Musimy czekać. A to kto to jest? Hej! Felix? Czekaj. Kto? Ja? To chyba nic takiego. Właśnie tak, chłopie. Zupełnie pusto. Bystrzak z ciebie. Masz błysk w oku. O, takie teksty wpędzają mnie tylko w kłopoty. Co? Nie no, weź, ja chcę tylko pograć. Pograć? Tutaj? No raczej. Przedstawię ci propozycję. Zbyt dobrą, by z nią zwlekać. Chłopie. Przez takie teksty nabieram coraz większych podejrzeń. No to przestań, przyjacielu, przestań. To jest bardzo prosta gra. Nazwałem ją Wszystko albo Nic. Dobra, już rozumiem, co się dzieje. Misja przekręt. Chcesz mój elixir? Naprawdę sądzisz, że taki stary wyga zamierzałby cię naciągnąć? Wyglądasz mi jednak na kogoś, kto lubi ryzyko. Mylę się? Objaśnię ci zasady. Ty stawiasz swój elixir, a ja zadaję pytanie. Jeśli odpowiesz poprawnie, dostaniesz 2 razy tyle. Jeśli źle, wszystko zgarniam ja. Ale ściema. Aha, dobra. No, to co o tym myślisz? Ej, czy... A, i zanim zapomnę, moi wspólnicy będą dotrzymywać nam towarzystwa. Są nieraz tacy ciekawscy, po prostu muszą popatrzeć. Ajajajajaj. Liczę, że to nie problem. No, niezła widownia. Sam widzisz. To co? Gotowy?
Wiecie co, to siema jak nie wiem, ale dobra, utopię cię we własnej krwi, zbyt niski poziom zniszczenia. Nie jesteś aż taki głupi. Szemrany typę pośrodku guszy, tego jeszcze nie widziałem. Dobra, weźmy to. Wchodzę w to, pytaj. Cudownie. Wszystko czego mi teraz trzeba to zakład. Jaką wnosisz stawkę? Ile obstawiasz? Dajmy na razie może 10 kryształków. 10 kryształków. Szkoda dawać więcej. Grasz trochę zachowawczo, ale niech będzie. Zaczynamy. Oto pierwsze pytanie. Przyrzekam, nie jest takie trudne. Kto podczas wojny z Albami był najwyższym naczelnikiem wojskowym w Edanie, znanym jako Pielgrzym? O matko. Chyba Ragnar, nie no, albo to. Kurde Bela, wiecie co? Ragnar. Chybiony strzał, koleżko. Chodziło mi o Toralda. Przejdźmy do następnej rundy. No dobra, dobra, niech będzie. Dobra, słucham. Ile obstawiasz? 10. 10 kryształków. Czas na kolejne pytanie. Tym razem będzie trochę trudniejsze. Kto władał Abessą, miastem pod kopułą, tuż przed końcem wojny z Albami? Władał Abessą, miastem pod kopułą, tuż przed końcem wojny z Albami. A kopułą. Albowie. Nie, źle. Może jeszcze ci się poszczęści. Ajajajajaj. Właściwa odpowiedź brzmi klerycy. Myślałem, że to oczywiste. Cóż. W porządku, pora na kolejną rundę. Dobra. Świetnie. Ile? Dobra. Jak nazywał się pierwszy eleksator, który zasiadał na tronie w Lodowym Pałacu podczas wojny z Albami? Zardon Terek. Parsek. Chyba kurde, wiecie co? Ja pierdziu. Jeszcze Aleksetor. Tarek. Cholera, wiedziałeś to? Myślałem, że jesteś głupszy. No, no. Masz tu swoją cholerną forsę. Kontynuujmy. No dobra. Nie chcesz żadnych kłopotów, stary, ile będzie trwać ta gra, odpowiedni poziom zniszczenia. Szanić ten cyrk, to i tak skończy się zwykłym biciem po mordach, co nie? Nie chcesz żadnych kłopotów, stary. Ile będzie trwać ta gra? Trafne pytanie. Faktycznie zrobiło się nudno. Przejdźmy lepiej do rzeczy i sprawdźmy, czy pięści też masz takie sprawne. Moment. Skoro po prostu chciałeś się bić, to po co ten cały teatrzyk? Przecież mogłeś zrezygnować w dowolnej chwili. A, pewnie. Swoich wspólników też tak traktujesz? Nie rozumiem, o czym mówisz. A gdybym tak spytał twoich towarzyszy, jak im się powiodło podczas gry z tobą? Ostrożnie, kochasiu. Tacy jak ty kantują każdego jak leci. Zwłaszcza tych, których często widują. Stul mordę, chłopie, ale już. Twoje małpki są chyba zbyt głupie, by w ogóle pojąć, co mówię. Inaczej już by ich tu nie było. Chyba zdołam wytłumaczyć to w prostszy sposób. Jak myślisz? Lepiej stąd spadaj, zanim mnie poniesie. Nie ma problemu. Już sobie idę. Dobrze ci to radzę i żeby było jasne, nie wchodź mi więcej w drogę. A wiecie co, myślałem, że to się skończy rozlewem krwi, no ale dobra. Wiecie co, bo tu jakaś kurczę baza jest. Może później. Chyba cię ostrzegał. Czyżby? Cóż, skoro tak, to oczywiście muszę się oddalić. Widzę, że muszę cię nauczyć. Nie uciekniesz mi! Ja tam
się lubi bić, więc chętnie powalczymy. Jednego nie ma. Nie przegram u jego w sumie chyba 10 kryształków, bo zainwestowałem w sumie 30, a wygrałem 20, tak? No to już odzyskałem stówkę. Teraz 120. Także już jestem na plusie. Dobra, co my tu mamy? Jakąś NPC-kę kolejną. Aha, dobra. Upieszcie. Łatwo było. Czekajcie, bo nie zabrałem chyba tej broni jeszcze. Więc na pewno jakieś zadania są jeszcze tutaj w depozytorium. A tutaj nie byłem jeszcze, właśnie. W depozytorium, tutaj żeśmy w sumie to tak po macoszemu potraktowali ten obszar. Ale na razie może tam nie będę szedł, chociaż ja wiem, może pójdziemy. Także jeszcze chyba sobie podorujemy ten drugi akt. Znaczy pamiętam poprzednie Aleksy, to było tak, też tak robiłem właśnie te wszystkie zadanka poboczne, pierwszy akt. No i tutaj dużo czasu nam tutaj zajmowało. A później już drugi akt robiliśmy tylko same misje główne, więc zdecydowanie nam to krócej trwało. Ukończenie drugiego aktu i trzeciego i czwartego. Wiecie co, można by trochę pogotować, ale trochę mniejszej ilości, bo surowe składniki też są potrzebne do zupy czy to jakiegoś przepisu. Dobra, niech tak będzie. Dobra, tutaj tyle. Śmigamy dalej. Misja przekręt za nami. Zobaczymy, co z tym Aleksitem jeszcze wyjdzie. Przypuszczam, że to jest kolejny przekręt. Gdzie my kurde jesteśmy? Patrzcie. Gdzie jego broń padła. Dobra, raz, dwa. Nie wiem, czy idzie noc, czy coś ciemno się zrobiło. Przyznam szczerze. Ciężko będzie kuźwa trafić tutaj. Co to tu robi? Gdzie to dziadostwo jest? Mm-hmm.
Można by było tam spróbować wejść. Co to tu robi? Na górę. Wiecie co, spróbuję tam jakoś wejść. Myślę, że się uda. Spokojnie tam dotrzemy. Trudno uwierzyć, że potrzebowali tak szerokich mostów. Musiało ich być mnóstwo. 10 osób bez problemu zmieściłoby się ramię w ramię. Aha, tu wejście jest, dobra. A, dobra, sobie poradzimy w inny sposób. Wiecie co, ja tam chyba nie dolecę jednak. Trochę chyba za daleko. Spróbujmy w takim razie tutaj. Jeśli chodzi o jetpacka, to tam niewiele punktów zainwestowałem, więc nie ma co się dziwić, ale stąd chyba powinienem sobie dać radę skoczyć tam na górę. Nie wiem, czy tu jest cokolwiek, co by nas zainteresowało, ale chyba nic tutaj nie ma. Ale lipa. To kaszana, kurde. Tam też chyba nie dolecę. No jednak się udało, dobra. Kurde, pusto tutaj jest. Ale lipa, nic nie ma. O, teleport tu jest. O, proszę, tego nie odblokowałem jeszcze. Okej. Cywilizacja. Tak to się kończy. Dobra, tutaj chyba nic nie znajdziemy. Nie wiem, czy do tego budynku da się wejść. Ale chyba tutaj nie ma żadnego przejścia.
się nie dawać. O kurde. Mina. To widzę łupieżce chyba siedzą. Zaraz im nakopiemy do dupy. Ja to załatwię. Niebezpieczeństwo. Ma dwa trupy. No i proszę. Nie jesteśmy w środku, zbieramy fanty. Oj, proszę. Średni napył eleksowy. Idę po ciebie! O kurde, czekajcie, tu aż czerwono na mapie się zrobiło. Jeszcze jeden został. Palę ci za to gębę. Trochę też czasu widzicie poświęcamy na eksplorację. No bo niestety trochę trzeba czasu przeznaczyć na eksplorację, bo jest co zwiedzać, jest co zbierać. Od czasu do czasu jakieś zadania otrzymujemy. Gotowe. O proszę, uszkodzone ostrze łańcuchowe i zręczność plus jeden. O, coś pięknego. Piękna sprawa. Dobra, możemy ten budynek zostawić już w spokoju. Ojojoj. Może być ciekawie. Ja się mu podsunąłem pod sam ten. Pod samo uderzenie. Trochę chyba za bardzo to ryczy.
Dobra, a tu też jakieś ruiny są, ale tu raczej chyba nic nie znajdziemy. Wiecie co, coś tam może być, coś czuję. A tutaj? Na tej wieży nic nie będzie? Często na tych wieżach coś się udawało nam znaleźć. O kurde, rakieta. Oj, 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 oj. No to warto tu było przyjść. Wiecie, tak patrzę na te budynki, ale myślicie, że tam się da wejść? Kurde, bo to może być dosyć ciekawe, bo jakbyśmy stąd tam wskoczyli. Znaczy, przy tym wyposażeniu, co mamy, no to tam nie dolecimy, ale być może jak sobie ulepszymy jetpacka... to myślę, że tam jesteśmy w stanie spokojnie dotrzeć. Czekajcie, bo tutaj kurczę jest wejście jakieś. Oh shit. Nie mogę zmrużyć oka, ciągle tylko drapanie i gryzienie. Drapanie i gryzienie potrwa jakiś tydzień, zanim przedrą się przez deski. Ale mnie nie dostaną, nie mam mowy, mam tu tę starą miotłę i nie zawaham się jej użyć. Problem tylko z tymi cholernymi zapasami, gdybym ich tu nie zebrał, te szkodniki zostawiłyby mnie w spokoju. Poczekajcie, no paskudy, dam ja wam do wiwatu. Ktoś miotą chciał? Też czuję tutaj. O matko. Wiecie co, ja się prześpię do rana. W zasadzie to można by się przespać nawet ten tydzień, tak? Bo zaraz się prześpię. Cholera. Prześpimy się tydzień i... aha, wróć. I dokończymy to zadanie z tym eleksitem. Tym depozytem. Infekcja. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Choć już to mówił chyba z 5 razy. Znaczy z 5, 50. Wróć, tutaj dam 8. Tu będzie 8. Nie będzie tu 8, matko. 1, 8. A tu jest 8, kurde. 4. 7. Gotowe. Gotowe. Super. Spory składzik, takie wiecie, duperele, ale wszystko to się posprzedaje. Będzie kasiora na skille. Dobra, w takim razie wiecie co, będę teraz spał chyba 7 razy. Po to, żeby dokończyć to zadanie. Także drugi dzień. Dawaj, stawaj, Jax. To nie jest... trzeci dzień. Może w międzyczasie ta miksturka zacznie działać, wiecie, którą Tilas mi dał do wypicia. Czwarty dzień. Moja głowa. Tam się coś pojawiło. Piąty dzień. Jakieś dziadostwo do ubicia. Oj, patrz, nie chcę wstać. O kurde. Ej, coś się zbugowało. Kurcze pieczone.
No nie, musiałem wyjść z gry. Wiecie co? On tutaj chodzi, ten potwór, i być może przez to tutaj się to zaczął pierdzielić. Poziomek. Trzymaj broń w gotowości. O, patrzcie, co to kuźwa jest. Chyba umarł na siedząco. Dobra, idźmy się przespać jeszcze raz. W sumie to nawet nie wiem, w którym momencie nam się gra zapisała. Ale przez to, że ten potwór tutaj był, to niestety nam się zaczął coś pierdzielić. O cholera. Ups. Kurde, mocny ten potwór jest. To mi pomóc, kurde. Dlaczego? Spójrz, jakie to wszystko wysokie. Musiały tu mieszkać całe tysiące osób. W dwóch takich budynkach zmieściłaby się cała populacja Magalana. To niesamowite, że nie zaczęli się nawzajem mordować w tej ciasnocie. No, niestety. Poczekajcie, tam jest teleport, ale nie wiem, czy ja mam to odblokowane. Tak, to jest odblokowane. Dobra, idźmy się tu przespać. Kurde, powiem wam, że mam chyba jakieś uczulenie znowu na jakieś pyłki, bo mnie... No na dół, na dół, na dół. Kurde. Chyba prześpimy się znowu. Zapiszmy grę w ogóle, bo mnie się znowu zatnie. Muszę się przespać i te 7 dni i zobaczymy, co z tym naszym zadaniem. Z tym depozytem, z eliksitem, 1000 sztuk, które podarowałem. Tu mieszkał. Ktokolwiek tu mieszka. Ktokolwiek tu mieszkał. Dobra, śpi do rana. Kurde, ile tych dni mam przespać? Nie działa coś to. Ktokolwiek tu mieszkał. Tak sobie nie działa ten motyw z tym trunkiem panaceum, który wypiłem. Ciekawe, czy w tamtych czasach tak samo. Dobra, wiecie co? Ruszajmy. Chyba 7 dni już minęło. A podoba, jeszcze jedna noc. Ciekawe, czy w tamtych czasach tak samo miażdżyli sobie czaszki. Dobra. Ciekawe, czy w tamtych czasach tak samo miażdżyli sobie czaszki. Drugie zadanie, które żeśmy tu wzięli, świątynia kapitału. Ha. Ciekawe, co się stało z tym obłąkanym klerykiem, jego świątynią kapitału. No właśnie, może gdzie? Wpadł do jakiejś zapadliny. Raczej już nie zyskam pieniędzy. Dobra, idźmy teraz. Dobrze, że Jax o tym powiedział. Muszę się skupić. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Czekajcie, bo to...
Chyba lepiej nie zaprzątać sobie tym głowy. Fajnie by było, gdybyśmy to zadanie ukończyli jeszcze. To byłby przekręt. Aha, tu jest nasza ta kryjówka przecież. Gdzie on jest w ogóle? Czekajcie. A, wróć. To nie jest za daleko. Dlaczego on tutaj wrócił? Ej, czekaj. Tu jesteś, wszędzie cię szukałem. Geniusz finansowy we własnej osobie. Jak tam przekręt? Niech zgadnę. Nadal prowadzisz przygotowania? A, wręcz przeciwnie, mój drogi. Idzie wprost doskonale. Udało mi się potroić twoją inwestycję. O matko. Co? Pierdolisz. Ależ skąd? Mój absolutnie niezrównany pomysł okazał się sukcesem. Ej, tego to się nie spodziewałem. Odliczę. Zainwestowałeś zawrotną kwotę 1000 kryształków. Oto twój eleksit oraz wygenerowane zyski. O, skarbnik odblokowano osiągnięcie. Tego się nie spodziewałem. Teraz wreszcie docenisz moją smykałkę do finansów. Twoja inwestycja ogromnie pomogła mi rozkręcić biznes, więc bardzo ci dziękuję. Dobra, powiedz szczerze. Jak tego dokonałeś? Oskubałeś do cna jakiegoś biedaka? Bynajmniej, gdzieżbym śmiał. Mimo to nic ci nie zdradzę. Tajemnica zawodowa. Ha. Pozwól, że o coś zapytam. Podobno często bywasz w Bastionie. Czy to prawda? Zgadza się. Być może moje unikalne zdolności do czegoś by ci się tam przydały. Teoretycznie tak, ale jeśli zaczniesz okradać moich ludzi, pożałujesz. Nadal mi nie ufasz? Przecież musiałbym być szalony, by wpuścić cię w Malinę. A ja nie jestem szalony, jasne? Zawarliśmy umowę partnerską, pamiętasz? Rób nadal swoje, a ja rzucę okiem na to, jak się urządziłeś i zobaczę, co da się zdziałać. Mówicie co, no może do nas dołączyć. Ja tam nie widzę żadnego problemu. Bardziej, że nas nie oszukał właśnie. Wręcz przeciwnie. Dobra. Wiecie co teraz? Chyba sobie tu pochodzimy jeszcze. Po tym centrum. Czekajcie, gdzie ja tutaj byłem, a gdzie nie byłem? Wiecie, trochę pochodzimy tutaj jeszcze, bo te tereny też trochę po macoszemu potraktowałem. Czekajcie, bo tam są jeszcze jakieś gagatki do ubicia. Bo tu mamy dwie miny. O kurde, patrzcie co tutaj się dzieje. Mamy obóz upierców, zdaje się. Idę po ciebie.
Gdzie nie pójdziemy, to nas nie było. Co chwilę coś nowego znajdujemy. To mnie oczywiście bardzo cieszy. Ale tak jak mówię, jakby to była mgła wojny, to bym przynajmniej wiedział, gdzie byłem, a gdzie nie na mapie. Wiecie, o co mi chodzi. Generalnie takie coś się stosuje w RTS-ach, w strategiach. Ale to też by się tu sprawdziło. O, duży napój aleksowy. Świetnie. Koni to jacyś wariaci. Tyle tu miejsca, nie wolno się gnieździć w tej małej jaskini pod nami. W sumie. Nie, dopóki ja tu jestem. Wydatek się schował. No i pozamiatane, dobra. Wiecie co, tu nie wiem, czy tutaj jest sens chodzić. Latarka w ogóle nie działa, powiem wam. O, teraz świeci. Okej, tu jakieś mina, jedna, druga, trzecia, czwarta. No i proszę, duża torba eliksiru. Czekajcie, bo tu mam zaznaczone AET, tak? Ale te skrzynie to chyba są w grocie. Tak, tutaj już walczyłem, to pamiętam. Także może pójdziemy jeszcze sobie tutaj naokoło. Tutaj też byłem, pamiętam, dobra. Czekać, tu jest krzesełko, to może coś znajdziemy. O dobra, trochę żeśmy tutaj poczesali. O, tu mamy jeszcze potwory. Uuuh!
Skłonę język kości. Dziób. Użyjesz ponad surowe mięso pióra. Widzicie, sporo tutaj się zbywa teraz trofeów. Także tą umiejętność też warto jak najszybciej rozwinąć, bo wiecie, jak walczymy z potworami, no to podnosimy trofea, które możemy później sprzedać. Tutaj chyba nie. O, tu są jeszcze dwa potwory, dobra, super. To żeśmy trochę połazili, powiem wam. W tym odcinku nawet dwa zadania się nam udało po drodze wykonać. Ja tutaj, kurczę, byłem. Pamiętam tu i walczyłem z tym potworem. Czyli jednak potwory się chyba odnawiają, wiecie? O to mi chodzi. W sumie chyba tak nie było wcześniej w Alexach. Że się potwory respiły. O, mniejsza z tym. Tak, byłem ten 100%. Ale to nawet mnie ten przeciwnik pokonał. Tu radio jest jakiś. O, czekajcie, tutaj nie byłem. Cywilizacja. Tak to się kończy. Pożegnajmy się z tymi wszystkimi. Szukamy utalentowanych i zmotywowanych osób. Zgłoście do naszego centrum rekrutacyjnego dziś. A może tu byłem? Ale nie. Tutaj nie byłem, bo save jest. Dobra. Ósemka, czyli tutaj będzie dziewiątka, ósemka. Gotowe. Dobra, będziemy powoli kończyć. Sporo żeśmy tutaj zrobili. Ej, czekajcie, bo tam coś widzę, ale nie wiem, czy tam da się wejść. Chyba nie bardzo. Obrośnięty ten budynek. Myślę, że w następnym odcinku będziemy rozmawiać z Mike'iem, czy jak mu tam było, czy Michałem, nie pamiętam, lub tym łysym gościem, który ma nas uleczyć od tego ugryzienia. Liżanka, proszę. Chodzę tutaj, szukam jeszcze jakichś potworów, ale widzę, że żeśmy tutaj chyba wszystko wyczyścili. A, jednak tutaj jeszcze coś jest. Walczyłem z tym cyklopem. Mieliśmy nowe tutaj zadanie.
Wiecie co, to się zastanawiam, czy my tam jesteśmy w stanie wejść. A chyba nie. Za mało mam paliwa. A jednak się udało. Kurczę, obawiam się, że tam możemy coś na tych wieżowcach znaleźć, ale dobra, już tak nie będziemy tego szukać, bo i tak... Łatwo byłoby cię tu zepchnąć. Wiesz, że mam plecak odrzutowy, no nie? Czyli nawet nie musiałbym czuć się winny? Nie do końca o to mi chodziło. Mordeczki, to byłoby na tyle tutaj w tym odcinku. Wracamy się do Bastionu. I stąd zaczniemy kolejny odcinek. Porozmawiamy. Jak leci? Jestem gotowa, by pozyskać strategiczne plany Morkonów. Ich niszczycielski potencjał obróciłby depozytorium w gruzy. Należy temu zapobiec za wszelką cenę. Istnieją o wiele większe zagrożenia, które czyhają na nas wszystkich. Ataki obcych najeźdźców są dobrze zorganizowane, a ich intencje nad wyraz oczywiste. Ja jednak bardziej obawiam się zakłamania i nieprzewidywalności wolnych ludzi. Morkoni to agresywni fanatycy, wcale tego nie ukrywają. Chcą, byśmy w to wierzyli, ale moim zdaniem to nie wszystko. Przekonajmy się. Okej, okay, dobra. Kolejni NPC tutaj będą teraz zgłaszać się w sprawie tych zadań, które mamy w tutaj sekcji towarzysze. Także to też będziemy od czasu do czasu robić. Także w tym odcinku to wszystko. Żegnam się z wami. Cześć, Piona.